jesteśmy na ulicy Kolejowej 21. Znajdujemy się w pierwszym w mieście rodzinnym domu dziecka. Odbyło się dzisiaj uroczyste otwarcie wraz z przecięciem wstęgi. Realizacja tego obiektu nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie Unii Europejskiej pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. To przedsięwzięcie jest bardzo istotne, bo jako miasto widzimy potrzeby najmłodszych, chcemy ich wspierać na różnym etapie rozwoju i w różnych formach. Jesteśmy rodziną zastępczą od niedawna. Zaczynamy naszą przygodę, tą ciężką pracę, ale tutaj wszystko pozytywnie. Oczywiście po prostu z chęci pomocy, wsparcia dzieci w trudnej sytuacji życiowej. To jakby nasz główny tutaj motyw. Tak, no i też, że jest mało tych rodzin tutaj właśnie takich zastępczych też w białej. W trakcie wszystkich kwalifikacji robiśmy praktyki, także szkolenia praktyki. W rodzinach właśnie też zastępczych. Także to taka nasza droga jest pierwsza. Pomagaliśmy też rodzinie. My oboje tak jakby przecieramy ten szlak. Dla nas ten szlak. Tutaj jeszcze oczekujemy, cały czas jesteśmy w trakcie oczekiwań na przyjęcie pierwszych dzieci. No przede wszystkim chcemy dać ciepło rodzinne, wsparcie, rozmowę, pomoc w różnych sytuacjach trudnych, życiowych. Tak, rozwijać ich zainteresowania. W różnym będą to wieku dzieci, do 8 dzieci tutaj mamy w tym domu. Dom jest bardzo dobrze wyposażony, dostosowany do potrzeb. Spełnia standardy. Dokładnie, spełnia standardy, dostosowany do takiej ilości dzieci, jaką mamy mieć finalnie. Bo ogólnie są pokoje po 2 osoby, dwuosobowe. Też i mamy takie pokoje dla tych większych dzieci, tak? Czyli tych, które będą już wkraczały w pełnoletność, ale będą chciały się dalej uczyć i tutaj z nami mieszkać. Podejrzewamy, że 2, 4 to tak na początku. To zależy. Zależy od potrzeby, tak? I od sytuacji, jaka wyniknie po prostu. Tutaj małżonek. Ja podjęłam decyzję, że zostaję tutaj z dziećmi i opieka nad dziećmi. To będzie dla mnie podstawowa tutaj praca w tym momencie. Tą najdoskonalszą formą jest ta prawdziwa, wąska, nieliczna rodzina zastępcza i ten rodzinny dom dziecka jest tą najwłaściwszą formą zaopiekowania się przez nas jako miejską społeczność tym najmłodszym i troszkę starszym wśród nas, którymi zaopiekować się potrzebujemy. I z ogromną wdzięcznością spoglądam na panią Ewelinę i na pana Macieja, bo oni tę gotowość do otworzenia własnych serc, do zrobienia w życiu dla drugiego człowieka, zwłaszcza tego najmłodszego i bezbronnego, czegoś więcej niż tylko zwykłe, etyczne i przyzwoite codzienne postępowanie. Bo podzielenia się własną miłością, stworzenia komuś, kto bardzo tego potrzebuje, prawdziwego rodzinnego domu, to wyzwanie podjęliście. Wszyscy jesteśmy waszymi dłużnikami. Obok baner prezentujący naszą realizowaną wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej kampanię. Tak bardzo potrzeba nam rodziców zastępczych. Tak wiele dzieci czeka na to, by ktoś zgodził się ofiarować im to serce i tą rodzinę tym dzieciakom stworzyć. Jeszcze raz bardzo chcę Państwu za to podziękować. Pozwólcie Państwo, że podkreślę, że Państwo Śmietanka są osobami bardzo nieprzypadkowymi. Od 5 lat tworzą bardzo zgrany, małżeński, bezdzietny duet. Tą swoją potrzebę i wolę miłości postanowili właśnie w ten sposób spożytkować, by stworzyć rodzinny dom nawet 8 dzieci, które pod ich ciepłe i serdeczne rodzicielskie skrzydła trafią. Sami są pasjonatami życia, tego najlepiej rozumianego. Kochają, uwielbiają przyrodę, prowadzą pasiekę, a od 2 jako wolontariusze pomagają spokrewnionej rodzinie zastępczej. Bardzo Wam za to dziękujemy. Już te fakty, które podkreśliłem, wspaniale świadczą o tym, że zyskaliśmy jako miejski samorząd najwdzięczniejszych partnerów w tym ważnym wyzwaniu, w tym trudnym, wymagającym, ale mogącym dać nam wszystkim ogromną satysfakcję w procesie.